i mój jest kozacki. W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnęła nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby zostawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to adres e-mail, ID z Discorda albo nazwa z Instagrama. A dzisiaj chciałbym komuś z was prezentować totalnie za darmo kozackiego skina do Barleya Sway Master Barley. Jest to unikatowy skin, którego aktualnie nie da się kupić, a jego wartość to 149 gemów. Także jeżeli chcesz zgarnąć takiego mistrza sztuk walki, to szybko zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj mój kanał, wciskaj ten guziczek, subskrybuj tam na dole. Pamiętaj proszę, żeby subskrybować kanał, bo aż tyle procent osób jeszcze tego nie robi. Miej pisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. Napisz w komentarzu, jakiego zadymiarza mamy rysować w kolejnym odcinku, albo może jakiego skina? I kto lepiej sobie poradził z dzisiejszymi rysunkami? Czy ja, czy Werka? A teraz lecimy z filmem! Hej, cześć, witajcie, jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale! W którym to zmierza się ja, czyli nubek z rysowania i ta oto niesamowita pani, która w sumie jest policeum plastycznym. Jak ja mam z nią walczyć? Jeszcze się przygotowuje i robi sobie wcześniej rysunek, no nie wierzę. Moja jedyna nadzieja na zwycięstwo jest w tym, że to widzowie będą wybierać, kto ma lepsze rysunki w każdej rundzie, bo zagramy sobie dzisiaj, słuchajcie, 3 rundy z utrudnieniami. A widzowie z Instagrama będą decydować, kto wygrywa daną rundę, no i kto wygrywa dzisiaj cały odcinek i zdobywa miano mistrza rysowania Zadymiarzy z Brawl Stars. No ale co to ma być? I ona jeszcze cały czas to poprawia. Także jak jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to wpadajcie, Instagram Damian4ty, i wy też możecie głosować na to, kto wygra w dzisiejszym odcinku. No i słuchajcie, myślę, że jak będzie ile łapek? 15 tysięcy, to zrobimy kolejny odcinek z rysowania i może nawet w 3 osoby. O, zaprosimy Gracusia i wtedy będzie noob versus pro. Także słuchajcie, zostawiajcie łapki po więcej odcinków z rysowania, a ja jeszcze na szybko wam wytłumaczę zasady. Tak jak mówiłem, gramy 3 rundy. W pierwszej będziemy mieli nielimitowany czas na rysowanie zadymiarza oraz będziemy mogli cały czas na niego patrzeć i się właśnie nim wzorować, więc to jest taka easy runda. Druga runda już trudniejsza, bo będziemy mieli tylko 1 minutę na to, żeby patrzeć na zadymiarza, a potem musimy już sobie radzić z głowy. Tak, ale czas na rysowanie też będziemy mieli nielimitowany, tylko wszystko musimy robić z pamięci. No i trzecia zdecydowanie ultra hardcore runda, będziemy musieli wszystko totalnie narysować z pamięci i mamy tylko 5 minut. A podczas całego tego odcinka będzie też pewna zasada, bo jeżeli jedna osoba skończy już sobie rysować swojego zadymiarza albo swojego skina, to wtedy zaczyna odliczać do 10 i druga osoba też musi skończyć i wiecie, no wtedy ten nasz nielimitowany czas nie obowiązuje. No to zaczynamy pierwszą rundę, niech wygra lepszy, czas, start. I słuchajcie, w ogóle mamy, patrzcie, mamy oddzielne kredeczki tym razem, żeby nie było wojny o kredki, bo zawsze się kłóciliśmy o kolory. A i nie powiedzieliśmy, kogo rysujemy. Rysujemy, słuchajcie, Kita, czyli nowego legendarnego brawlera. Nie wiem, jak ja mam to wygrać. Ja naprawdę wierzę w to, że moi widzowie poznają, że to są moje rysunki i będą na mnie głosować. To jest moja jedyna szansa, Vera. No. Ty już tutaj coś kombinujesz dobrego. Jak się stresuję? Dlaczego ja się tak stresuję? Dobra, nie. Spokojnie. No bo ty jesteś jakimś prosem. Jak nagrywałem te odcinki z Gracusiem, to mieliśmy chociaż 50 na 50 szanse. A z tobą to po ostatnim odcinku to już wiem, że ciężko jest. O, dobra, dobra, ale przynajmniej teraz mogę sobie patrzeć, tak. Ale wygrałeś ze mną, jeśli chodzi o Squeaka, bo tam głosowali w większości na ciebie. No jest. To może teraz też coś wygram. Zobaczymy, widzowie. Moja jedyna szansa to jest to, że skończę przed tobą i zostawię cię w jakimś momencie, co będziesz totalnie miała niedokończonego, nie? Ale jesteś ham. No, aha, no ale jak ja mam z tobą wygrać? Bo ty jesteś po prostu najlepsza w rysowanie. I ty zawsze tak pięknie rysujesz. Jeszcze mi obrażasz. No co, no trzeba tutaj kminić, jak można to wygrać, tak? Ja też się będę starał, żeby był jak najładniejszy, ale wiesz, no, zasady to zasady, tak? Słoneczko, ty. Co ty tak pazgrzesz? No bo żeby jak najszybciej to pomalować. Jaką ty masz taktykę? Ale on ma fajne łapki, widzisz? Łapki? No fajne ma kit. Dobra, tu mi się trochę rozjechało, czekaj, muszę to jakoś... Nie no, jajo zrobiłem. Zrobiłem jajo. Ale ja mu dziwnie zrobiłam oczy. Tak? Moje są takie na razie. Takie wielkie gały. Ja też mam duże. No mówię, że twoje są wielkie. Aha. Jezu, ty masz już prawie całego narysowanego? S? Jezus Maria. Na co się pisałem? No i mistrzyni będzie, no zostaje mistrzem zadymiarzy z Brawl Stars. W ogóle widzowie, mega się zastanawialiśmy, kogo tutaj dzisiaj rysować, ale wybraliśmy ciekawe postacie, ciekawe skiny, a wypiszcie w komentarzach, kogo wy byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z rysowania. Ej, ja ręką rozmazuję wszystko. Nie, to nie jest dobra taktyka. Ty sobie tak ładnie wszystko najpierw szkicujesz. Bo ja wziąłam ołówek. Powiedzmy, że oczy mam skończone, tak? Nie, przecież ja za duże te oczy zrobiłem. Do mnie teraz to dotarło. Dobra, to ja będę miał takiego, wiesz, słodkiego turbo. Jezu, jak ty trzęsiesz tym stoliczkiem, ty. Przepraszam. Ja już się zaczęła się tragedia. No ja uszu nie zmieszczę. Nie, no co ja się pisałem? Ale zauważyłam, że mamy swoje cechy charakterystyczne. Ja robię bardzo małe postacie na całym środku kartki, a ty robisz takie, że się nie mieszczą na tej kartce. No bo ja zawsze chcę, żeby ładnie było widać dla widza, tak? Widzowie, jestem przygotowany na porażkę niestety w tej rundzie. Jezu, jaki chubby bunny, co jest z nim? To będzie najbardziej napchany kit ever. Ale mój też ma takie policzki, zobacz. Takie... No trochę tak.
W ogóle widzowie, my sprawdzaliśmy te wasze prace już właśnie z konkursu i zadomiaru i tam jest tyle pięknych rysunków, że jakbyśmy z wami konkurowali, nawet Wera by nie wygrała, nie? Także słuchajcie, dzisiaj w ogóle będzie o 18.00 wielki livestream, także zapraszam każdego i tam będziemy przeglądać wasze wszystkie prace, bo zostawiliście prawie 6000 prac do właśnie tego konkursu Ej Zadymiaro. Jeżeli chodzi o zwycięzcę, osoby, która zgarnęła najwięcej polubień, no to ten zwycięzca jest już tutaj ujawniony, no bo zgarnęła ta osoba prawie 14000 polubień, nikt do zakończenia konkursu nie miał więcej, ale co, będzie słuchajcie jeszcze 10 nagród oprócz tego, 4 skiny i też kilka osób zostanie wyróżnionych po prostu emotkami, no bo chcę was docenić bardzo za to, jak się staraliście w tym konkursie i tam naprawdę mega dużo było prac, nawet jak komuś nie będę miał już dodania do nagrody, to na pewno się oddzięczę jakimś serduszkiem, jakimś, nie wiem, komentarzykiem, żeby wam miło było, nie widzowie? Dzisiaj się postaramy wszystko przejrzeć na streamku, także wpadajcie na streama 18.00. I wiesz, co mnie denerwuje w tych kredkach? Co? Że one się tak rozmazują strasznie. No, co ty nie powiesz? Cały brudny jestem. Ej, ładnie się idzie, powiem ci. Tak, tak, tak? Dzięki. Ono tutaj bejtuje, żeby zaraz mnie zwyzywać. Tak, jasne. No, zaczęłaś od tego, że jestem ham, niemiły. Ja cię tak kocham. Ty, a co jak ty specjalnie narysujesz gorszego i widzowie będą myśleli, że twój jest gorszy, będą głosować na ciebie, bo będą myśleli, że to ja. I będą chcieli widać pomysł wygrać. Czy tutaj jesteś mastermind? Nie no, ptak jest chyba twój lepszy, bo mój to ma taki wielki łeb. Cały łeb! Nie wiem, no co tu się wyrabia. Kurde, ale on będzie brudny. No, my też. Dobra, powiedzmy, że głowa jest ready. Nie no, ja przesadziłem z tą głową, ja nie mam jak mu reszty ciała zrobić. Ale mam łeb. No, wielki ma łeb. Widzowie, na razie tak to wygląda. Nogi mi się nie zmieszczą, no. Coś mi nie wyszedł tego pyszczek. Nie, no co ty gadasz, ja nie mam szans wygrać, nie? Żadnych, żadnych. A tak się staram. Ja wolę z Gracmusiem walczyć. Wtedy przynajmniej mam szansę. Było mnie nie zapraszać. Aha, to ty bardzo chciałaś. A kiedy nagramy rysowanie? Kiedy nagramy rysowanie znowu? No dobra, no to nagrajmy. Jezus Maria, jak ty ładnie to cieniujesz. Dlaczego ty mi tu robisz i rysujesz tak ładnie? Przecież moje wygląda jakby to pięciolatek gdzieś namalował. Coś mi nie pasuje z jego kształtem głowy. Wyszedł jakiś taki dziwny. Patrzcie, widzę na moją rękę. Cała brudna. Ta. Hi, patrz to. Ej, no to jest hit. Zobacz, jak wygląda gumka. A ty jeszcze masz gumkę. Specjalnie tutaj ją. Ej, położę. Tu czyści. No wiem, no dlatego. Aha. Nie używałam. Aha. Zapomniałem o tym, że mamy gumkę w ogóle. 10. Aha, aha, już? 9. I ty mnie 8. Od hamów zwyzywałaś. No dobra, 7. No. Na pewno? 6. Jesteś pewna? 5. No dobra, już, skończmy. Okej, okay, widzowie. 3. Co ty mi? 2. No, jeszcze, że mogę sobie trochę. 1. Dobra. Dobra, no i tak już nie rysuję, jak już jest koniec. No i co, nasze prace aktualnie prezentują się tak. Co mogę powiedzieć, no... No twój jest dużo lepszy, a mój jest dużo większy. No może właśnie to źle zrobiłem, że też poszedłem w taką dużą wersję. Ty, ale uważam, że no nie jest zły ten mój, nie? No nie jest. Jakiś taki tragiczny w sumie nie jest? A, nie zdążyłem tych domalować. Środków. Zapomniałem o tych. O oczkach w tym. No dobra, no to zobaczmy, kto wygra pierwszą rundę. Czas, żeby widzowie zdecydowali. To ja już tutaj robię zdjęcie. Nie, no nie. No mój nie ma prawa wygrać, jak na to patrzę, nie? Wiary w siebie, Damian. Dobra, widzowie, relacja już jest dodawana na Instagram i widzowie będą mogli głosować. Za chwilę zobaczymy, kto wygra, a my w międzyczasie lecimy z drugą rundą, także wyniki poznacie na samym końcu, więc oglądajcie do końca. No to co, nasze kity na razie idą sobie na bok. Także tak jak mówiliśmy wcześniej, tym razem będziemy mogli patrzeć tylko przez minutę na tego zadymiarza. Swoją drogą wybraliśmy teraz chyba najpiękniejszego, legendarnego skina do narysowania, bo jest to oczywiście kreskówkowy Spike. Ja tutaj ustawiam stoper. Uwaga, uwaga, czekaj, jesteś gotowa? Gotowa. Czas, start. Ale ty sobie wcześniej jeszcze go rysowałaś, więc to jest nie fair. I ty już masz taktykę, dobra, ty zaczynasz od jakiegoś kółka, tylko nie mogę przesadzić, nie mogę przesadzić, nie mogę, żeby nie był za duży, błagam. Nie, to kółko mi chyba nie wyszło, jakieś koślawe mam to kółko. Czy ja może zrobię tak? Nie, dobra, jeszcze raz. I znowu za duże robię. Mamy 30 sekund nam zostało, Vera, dobra, zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. W sumie te oczy zawsze robią robotę, dobra. Zostało 20 sekund. Dobra, tak, tak. Koniec, koniec. Już nie możemy podglądać. Już nie możemy podglądać. Ale ma sens za ten mój wygląda tak na ten moment. A mój wygląda. O, coś mi. No nie, i mój jest kozacki. Nie no, widzowie, ładnie to narysowałem, nie? Przyłożyłeś się, w końcu ci coś wyszło. Nie no, dobra, wiesz. Wracam do mojego ziemniaka. Ej. Witam. Aha, chowaj, mamy obracaj to. Ściągi. Nie mamy ściągi, obracaj to. Dobra, no rozproszyło mnie to bardzo wszystko. Trzeba tu podłogę, co ty tu masz? No dobra, no to widzowie, lecimy teraz w ciemno, nie? Daj gumkę.
No dobrze, dobrze. To będzie giga tragedia. Ja po prostu rysuję ziemniaka z oczami, nie? To jest mój patent. Jak na niego patrzę, to nie wiem, trochę jak Deadpool. Z tego co pamiętam, mamy takie porteczki chyba czerwone, czy coś takiego. No właśnie, jak mieszkamy z nim troszeczkę. I znowu wychodzisz poza kadr. No dzięki. To już wiecie, widzowie, jak poznać mój obrazek. Czyli to jest taktyka na następną rundę. Muszę wyjeżdżać poza kartkę. Aha. Ej, jaką on miał buźkę? Bo nie pamiętam buźki. On miał taką zwykłą? Jaki to w ogóle miał kolor? Też nie pamiętam. I on w ogóle miał taki obrys, że chyba jeden był biały, potem był jakiś taki czarny, czy coś? No. Czy mi podglądasz? Coś takiego było. Ej, nawet słodki. Taki ziemniaczek. Wera, nie wiem, czy ja mam dla ciebie dobre informacje, bo ja chyba zaraz kończę. No matko, jedynie. Ale kolorować? No trudno, no. Dobra, nie wiem, jeszcze zróbmy tak, może tak. Ja nawet nie pamiętam, jakie on ma kolory dokładnie. Ja bym zrobiłam zeza. Ja też trochę. Zobaczcie. No masz słodziaka. Ma takiego wąsa teraz, patrzcie, Spike z wąsem. Dum, dum, dum. Nie, on wygląda jakby miał wąsa jakiegoś teraz. Wcześniej miał zielonego wąsa, a teraz ma takiego ustnego. Wygląda jak Marek Marucha. No, dlaczego ten skin wygląda jak Marek Marucha? Waliłem z kolorem. Może on prześwituje na drugą stronę? Nie, bo po drugiej stronie mam kółko. Nie, dlaczego on jest taki ciemny? Widzowie, przegrałem. Marek Marucha. Da się cofnąć ten kolor jakoś? Bo widzowie, na następny taki odcinek jeden jakiś kurs plastyczny, nie? Się przygotuję. Znaczy, że sobie podpalasz wszystkich zadymiarzy i będziesz ich próbował rysować. W sumie. To zrobimy jakiś trening z widzami, bo oni ładnie rysują. Dobra, chyba go odmaruchowuję trochę, patrzcie. Coraz mniej już jest Markiem Maruchą. To co jest do wygrania? Uścisk w dłoni YouTubera Damian? Tak, dokładnie. Nie no, oczywiście wtedy masz szacun, nie? Jak wygrasz. Na dzielni. Ej, puść mnie! Puść mnie! Patrz, co się odwaliło! Jak ja to zrobiłem w ogóle? Ja nawet z nich nie korzystam. No one dlatego cię łapią i no weź, no trochę nas też użyj. Że on miał chyba jeszcze jakieś paseczki na sobie. Ło, to co za dźwięki. Myślę, że trochę... Poniotło mi się. Że trochę mi nie wyszły proporcje, że jest taki trochę niekształtny, ale jak na to, że z głowy... Jak z głowy, jak miałeś 60 sekund na patrzenie. Ale nie zdążyłam się napatrzeć wystarczająco. Gdzie jest gumeczko? Tu. Dziękuję. Trzeba było wziąć dwie gumki, teraz jest wojna gumka. Nie robisz mu obrysu? A no tak. To miał obrys. Zapomniałam o tym. Nie musiałem ci w sumie podpowiadać. Myślę, że wygląda jak prawdziwy. No jest piękny. To też jest piękny. Jest bardzo, na swój sposób. Jest bardzo zielony. Na sposób bycia Markiem Maruchą. Fiolecik. Boże, ta moja ręka. Dobra, mówiłem, że miał tą kulkę zieloną, to ci też zaufam. Ale nie, nie wiem. Ja też strzelam. Mi się kojarzyło, że jakaś taka różowawa trochę. Nie wiem. Z jakimś różowym mi się kojarzyła ta kulka. 10. Aha. 9. Aha. 8. Znowu mnie to spotyka widzowie. 4. Już. A nie, czekaj, jeszcze chwila. 3. A. Mega brudno wszędzie. Pogniotłem go jeszcze? Nie. Jeden. Dlaczego pogniotłem z tego stresu? Dobra. No brudas fest. Tak to wygląda widzowie. Ale taki pocieszny ten brudasek mój, no. A ten twój? Myślę, śliczny jest. Fajnie, że mnie tak mnie zasłoniłeś, żeby mnie czasem nie było widać. O, żebym nie mógł zobaczyć. Nie no, fajny, ten mój jest taki w szoku. A twój taki, a uśmiechnięty, jeszcze mój języczek pomalowałaś, a ja tego nie zrobiłem. No dobra, no to zobaczmy, jak widzowie tutaj ocenią. W ogóle wy w komentarzach możecie pisać, jak oceniacie od 1 do 9. To teraz tak, dobra, dajemy. A czemu 9, a nie 10? A od 1 do 10, sorry. Bo... Nie ma dziesiątki już. No. Czekaj, bo ostatnio mój był chyba jedynką, a twój był dwójką, nie? No to to zamieńmy, bo ty je tak ułożyłeś, żeby wiesz, żeby było jakoś tak różnorodnie. Ale myślę, że poznają już po tym, jak moja kartka jest brudna. Okej, okay. Moja spogniecona brudna ta karta, dobra, ale wrzucamy. No, możemy sobie podejrzeć na razie wyniki, jak to wygląda. Uwaga, uwaga, sprawdźmy. No. 82% do 18% dla Werki. No nie sądzę, żebym miał jakieś szanse wrócić, ale no. Dobra, wrzucam to. Ojej, oj. No nie, coś czuję, że nie ma szans znowu na wygranko. Ty zostajesz mistrzem po prostu i tyle, nie? Dobra, no to ty jesteś numer jeden, nie? Ej, tak się nie bawimy. Jedyne dwa głosy, które są na mojego, to jest twój i mój. Na razie. Proszę zagłosować na tego brzydszego. Nie dodawaj takiego! Ej, to jest oszukostwo! Czyli tak to wygra. Dobra widzowie, no to lecimy z trzecią rundą. Nasze kartonowe spajki tak wyglądają. Przynajmniej są śmieszne, no. No co, ja nie mam z tą szans, ty jesteś professional artist designer. Brr. Brr. No to lecimy z trzecią rundą i uwaga, w trzeciej rundzie mamy tylko 5 minut, więc czekaj, ja tutaj czas ustawiam już. Halo, halo, gdzie ty tu? Czekaj, spokojnie. Uwaga, patrz na czas, bo ja w poprzedniej rundzie patrzyłem, to ty teraz pilnuj, żebyśmy nie przekroczyli. Mamy tylko 5 minut, a my teraz rysujemy jednego z nowych zadymiarzy, czyli Miko. Czas start, boom. Dobra, 5 minut leci, tylko muszę dobry kolor wybrać. Dobra. Dobra.
Nie wiem, jakie mam oczy, zapomniałem, dobra. Ja tutaj rysuję jakieś cechy szczególne, które zapamiętałem, że chłop ma. Dobra, miał jakiś taki beret, jakiś śmieszny. Co robię ty? To wygląda jak Jackie plus Dynamite. To ja właśnie narysowałem. Nie wiem, ale mamy tylko 5 minut, widzowie, więc trzeba się sprężać, bo te ostatnie rysunki nam zajęły dużo więcej czasu. Dobra, Miko jest wkurzoną małpą, więc robimy o wkurzonego. Macko, jedyna co ja zrobiłam, najlepszego. Tak. Nie wygląda jak małpa w ogóle. Ta, co ty gadasz? Zaraz na mojego. Wściekła małpa. Dobra, no nie, no mój jest komiczny mega, nie? Jakby mu tu tam drugą rękę zrobić, zrobimy mu tak jakoś. O, żeby było widać, że to jest mopiszon jakiś. Żeby jakieś takie śmieszne nóżki mu zróbmy. Coś, żeby było śmiesznie po prostu. O. Jezu, co to jest za noga? Dobra, nie ma pytań. Chyba małpy na oczy nigdy nie widziałem. Dobra, narysuję mu jeszcze banana. Miko chyba nie ma banana, ale trudno. To mi się kojarzy z małpką. Co by mu tu zrobić jeszcze? Jak czas, Vera? 2 minuty, 20 sekund. Nie za dużo. To speedrun! Let's go! 2 minuty zostały. Dobra. Wojna. Ej, zauważyłam coś. Co? My dosłownie kilka minut temu. Ej, ale nie będziemy patrzeć na swoje. No jest trudno. To jest rysowania. Powinniśmy tu mieć postawione coś takiego, żeby nie było widać. Potrzebny w pierwszych sekundach. Ej, ale ja nic od ciebie nie skopiowałem teraz. Ja też od ciebie nic nie kopiuję, bo ja... No właśnie. Więc co za różnica? No, Jezu mój, to jest Dynamite, nie? Tak dosłownie. Nie no, tą czapę jakąś tak inaczej trochę. Jakoś tak, musimy tą czapę jakąś lepiej zrobić, no. Co ja zrobiłem z tą czapą? Mnie to wkurza najbardziej, że ta czapa jest taka jakaś lewa. 50 sekund! No widzisz? Wiesz co, tata do mnie dzwoni, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Czy on ma jakąś koszulkę na sobie? Nie mam pojęcia, ja tu strzelam. Ja go po prostu pomaluję, żeby był. Spodnie mu zróbmy jakieś takie niebieskie. Dobra, banana jeszcze pomaluję. Nie wiem co on ma. Banana, na. Ile? Mamy jeszcze czasu? Koniec! Już byłem w trakcie. Pyk! O, teraz zadzwonił czas. No ty oszuście, dobra. No to słuchajcie. Aaaa! Miał oksy? No. Miko ma oksy! Nie no, zapomniałem o oksach w ogóle, ale dobra. A ja nie zrobiłem... Ja to w ogóle jakiegoś random tego Miko zrobiłem. No twój przynajmniej wygląda jak ten Miko z gry. A mój to jest jakiś taki totalny random. Co tu się wydarzyło? Ej, czekaj, dobra. Spójrzmy sobie teraz jak Miko w ogóle wyglądał, żeby sobie to porównać. Aha! On ma kolczyk w ogóle. No, tak, w uchu. Nie, to jest mikrofon. Co on miał? Aha, bo on nie miał takiej szerokiej twarzy, tylko miał właśnie taką węższą. No i ja w ogóle co mu zrobiłam. Bo ale to mój wygląda jak taka małpka, dobrze. No jakbyś tak miał z głowy go zrobić, to git. Twój jeszcze pasek miał. Dobra, ja zapamiętałem, że miał pomarańczowe ubranko ja przynajmniej. No. I granatowy. No twój jest zdecydowanie lepszy, ale ten to jest jakiś hit. On wygląda jak Dynamite Jackie i Miko jakby się zmiksowali w jedno. No nie? Dobra, zobaczmy jak widzowie zagłosują. Ale ja myślę, że no, zwycięzca może być tylko jeden. To oczywiście, że ja. Widzowie, pamiętajcie, że zostawicie łapkę w górę, jak chcecie więcej odcinków z rysowania. No chyba nie lubię jakoś ich mega nagrywać, ale dla was się poświęcę, by robić więcej takich śmiesznych rysunków. Dobra, zobaczmy. Jak będzie Gracuś, to będzie się przyjemniej nagrywać, bo przynajmniej nie będę cały czas przegrywał. Raz Gracuś przegra, raz ja i będzie git. Nie no, ale najbardziej mnie boli, że ten mój Mika nie ma okularów. Czemu ja zapomniałem o tych oksach? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, wrzucamy? Wrzucamy. Dobra, let's go. Zobaczymy, który Miko wygra. A teraz tak, możemy już podsumować wyniki. Jeżeli chodzi o najlepszego kita, no to oficjalnie 83% głosów na Werę. No jest dużo ładniejsze, no nie ma co ukrywać. Ale jestem nawet siebie dumny. No jakoś tam... Tylko najgorzej, że on jest taki mój, jest taki brudny, nie? Przez to na pewno nikt na niego nie głosuje, bo on jest taki brudny, by mi się ta łapa cała rozmazywała. Ale jeżeli chodzi o kreskówkowego Spike'a, no to słuchajcie, 87% do 13%. No to także pogrom. No i uwaga, jeżeli chodzi o Miko, no 60% do 40, no to dajmy mi chwilę, może jeszcze chociaż w Miko uznałem, że mój jest śmieszniejszy i zagłosują na mojego, nie? No demokracja jest piękna czasem. A co ty mu tu zarysować? Że małpa robi. Ty, 9 do 7, walczę! 58 do 42%, dobra. To jest mój telefon. Nie głosuj, zostaw, ja nie głosowałem. Tego Miko sobie sprawdzimy za chwilę, ale widzowie i tak możemy oficjalnie pogratulować zwycięzczyni. No, jesteś niesamowita, ten twój kit. Ten twój Spike, oboje są tacy piękni. No, fenomenalne rysuneczki. Jak chcecie, słuchajcie, zrobić też jakiś rysunek właśnie tych zadymiarzy, to możecie robić, możecie nas oznaczać, będziemy sprawdzać wasze prace. Ja nie mogę z tego, ty. Co ja tu stworzyłem? Ja stworzyłem potwora. I możecie też spróbować narysować Miko z pamięci, jestem ciekawa, jak wam no, pójdzie. Tak, tylko nie sprawdzajcie sobie go wcześniej. Odświeżam, bo już nie będziemy dłużej czekać, nie? Odświeżam. Uwaga, jeszcze raz odświeżam. Kliknij i zobacz, kto wygrywa na Miko. Uwaga, dawaj. Wygrałem!
57 do 43. Dobra, także jedną rundę udało się wygrać. Widzowie chyba uznali, że Miko jest lepszy, bo ma banana. Także co, dziękuję wam za oglądanie. No tak naprawdę, no to totalna tutaj miazga, zostałem zniszczony, ale spodziewałem się tego, no bo to jest totalny szef rysowania. No te rączki, to jest magia. Siemano, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dzisiaj na streamie o godzinie 18. Pa!